Witam bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Chrom Midas i witam się z wami w kolejnym odcinku ze SnowRunnera, faza 12, Karolina Północna. No i dzisiaj powiem szczerze, że mam dla was niespodziankę. Niespodzianka czyha tutaj w magazynie ciężarówek. Jestem już w garażu. No i jak myślicie, jaka to będzie niespodzianka? Możecie zatrzymać i napisać, jeśli tylko chcecie. Natomiast dla tych niecierpliwych klikam już i pokazuję wam, co jest grane. Moi drodzy, zobaczcie. Kupiłem Kenwortha W990. Stwierdziłem, że przetestuję go. Czemu nie, tak naprawdę? Nie był też drogi, chyba troszeczkę z ceny zleciał względem początku. No i też ta faza 12 nie jest jakaś wybitnie trudna. Z tego co wiem, to Kenwortha nieco poprawili, więc całkiem możliwe, że no będzie się nadawał. Zobaczymy. Co prawda wygląd nie do końca mnie przekonuje, ten design, ale za to fajnie brzmi z tego co słyszałem, więc zobaczymy. Także moi drodzy, Kenwortha W990, moc do masy S na dzień dobry, to już bardzo dobrze rokuje, trwałość A minus, zużycie paliwa B plus. Zobaczcie, mamy 380 litrów w baku, więc bardzo dobrze, nie trzeba się paliwem przejmować. No i podejrzewam, że również będzie paliwo jeszcze na dachu, bo te nowe ciężarówki tak właśnie mają. Zawieszenie fabryczne, opony 44 cale, trochę małe, ale chyba będzie miał więcej. No największy minus tego pojazdu to jest oczywiście brak AWD, przynajmniej dyferencjał ma włączony, więc jest to pojazd, który troszeczkę przypomina tego Pacyfika z Wisconsin czy Navistara, coś w ten deseń. No i jeśli chodzi o opis, jedna z najnowszych ciężarówek firmy Kenworth wyposażona jest w potężny silnik oraz nowoczesną skrzynię biegów z blokadą dyferencjału, a poprawiona bryła zapewnia lepszą aerodynamikę i mniejsze zużycie paliwa. Model ma także podnoszoną oś, dzięki której lepiej rozprowadzany jest ciężar pojazdu. Rama jest wystarczająco długa, aby zainstalować na niej dodatkowy sprzęt, taki jak zbiornik paliwa czy żuraw. No i fajnie, bo taki długi pojazd oczywiście będzie również stabilny. 124 400 na stoku kosztuje ten pojazd. Zaraz sobie go tutaj stunigujemy, zobaczymy co on tutaj ma do wyboru. Silnik na dzień dobry S 2300, 2600 mamy, kolejny S plus, mocniejsza alternatywa, ok, duża moc przy takim samym zużyciu paliwa. No, ciekawe, że przy takim samym zużyciu paliwa, a tutaj zużycie paliwa rośnie, także to jest ciekawe. No i mamy ten najmocniejszy tutaj, dwie kreski w dół, ale póki co myślę, że weźmiemy ten najmocniejszy, dlatego że no testy trwają. Chciałbym tutaj no pokazać wszystko to, co najlepsze. Także potężny, niezawodny silnik, który oferuje wysoką moc i niskie spalanie, nadaje się idealnie do ciężkich samochodów ciężarowych, które są narażone na duże obciążenia i wymagają maksymalnej mocy. No tutaj niby spalanie niewielkie, niskie, według tego co piszą, Prime C13, a zobaczcie, dwie kreski rośnie na B minus, no ale dobra, na razie niech tak jest. Zawieszenie, skrzynia biegów jeszcze, zbalansowana, tuningowa, wysoki zakres i terenowa. Dam sobie, myślę, że terenową, chociaż czy terenowa, czy tuningowa, to tutaj zużycie paliwa też rośnie, no ta zbalansowana jest na razie najbardziej optymalna, chociaż podejrzewam, że paliwo na dachu również będzie. Zawieszenie, o proszę, mamy też podwyższone, także dobre na stare drogi lub w teren. Myślę, że to jak najbardziej się przyda, dlatego że jak widzicie, ten pojazd nie ma AWD. Mamy opony autostradowe, uniwersalne, terenowe i z łańcuchami, nie mamy błotnych. Nie wiem jak tam jest na tych łańcuchach, czy one z tyłu mają podwójne, czy też nie. Coś tutaj ta kamera za bardzo nie chce współpracować. Są z tyłu podwójne, no to super, to super. Wydaje mi się, że lepszym pomysłem byłoby założenie tych na łańcuchach niż terenowych, tak mi się wydaje. Zawsze to jednak lepszy bieżnik, chociaż te też by nie były złe na pewno. Ale damy na łańcuchach. No i tutaj jeszcze w sumie są też te dedykowane, kurczę, może na razie zostawić na tych dedykowanych. Trasa średnia, teren doskonała, błoto doskonała, a tutaj mamy błoto wysoka.
Czyli faktycznie chyba lepiej by było póki co zostawić na tych dedykowanych. Może tak zrobimy, tylko właśnie większy rozmiar, 52 cale. To jest też, powiem wam, dobry punkt wyjścia, że 52 cale. Zobaczcie, Taiga na przykład z Taimiru ma 51 cali, więc tutaj jeszcze opony są 1 cal większe. Założymy oczywiście tą długą linę. W razie co, myślę, że do takiego pojazdu to może się przydać koło zapasowe. Zobaczymy później. Mamy snorkel oczywiście fabryczny, taki malutki, aczkolwiek logo fajne tutaj Kenworta. Coś takiego, tego chyba też nie było wcześniej, nawet ładnie się to prezentuje. No i mamy jakieś takie do przodu, ale nawet nie wiem gdzie to. Aha, że tutaj w tym miejscu przy masce, ale chyba jednak ten najwyższy by mnie interesował, bo też na tej fazie 12 sporo jest tych przejazdów wodnych, więc lepiej, żeby było. Jeśli chodzi o dodatki, zobaczcie, całkiem dużo. No to jest też ciężarówka płatna DLC, więc no czego się tutaj spodziewać? Raczej tego, że dodatków będzie co niemiara, więc tak też jest. Ciężki żuraw, ten najnowszy, chociaż nie, bo to w zasadzie nie ma tych podpór składanych, to nie jest ten najnowszy jeszcze. Mamy przód transportera kłód, czyli długie kłody można nim transportować. Mamy żuraw do załadunku kłód, bardzo fajnie. Płaska platforma, dodatek van, mamy ramę na średnie, zajebiście, bo mało jest w sumie też tych pojazdów, które średnie przewożą, a on no, całkiem możliwe, że będzie mało wywrotny, więc to na pewno cieszy, że wszystkie typy kłód możemy tym pojazdem przewozić, zarówno długie, jak i średnie, jak i krótkie. Bardzo fajnie. Dodatek serwisowy, wibrator sejsmiczny, burty, zbiornik paliwa, to jest do przewozu. Holownicza do załadunku z rampą, ok. Cysterna, niestety też tylko 1800 litrów. Mamy żuraw, siodło wysokie i siodło niskie. No to powiem wam, że naprawdę super. Bardzo fajnie, że dużo dodatków. No i też, że dwa rodzaje siodła to na pewno cieszy. Ja myślę, że standardowo sobie pokuszę się o zestaw z burtami. Moc do masy nie spadła. Zobaczymy jeszcze, jak przy założeniu żurawia. Też nie spada, no to super, to super. Chociaż zastanawiam się, czy od razu mu dać burty z żurawiem, czy na razie nie. Może na razie nie, zobaczymy jak dalej. Przód. Mamy tutaj osłonę, bez osłony. No taka fajna nawet ta osłona. Dobra, dach. O, właśnie, sygnalizatory podstawowe to już są zainstalowane. Światła postojowe, materiał do naprawy, bagażnik. Mamy tutaj 140 litrów dodatkowych i 300 części naprawczych. No to piękna sprawa. Piękna sprawa, także już paliwa pod dostatkiem będzie. Światła przeciwmgielne, dachowe. Patrzcie, jakie takie designerskie wystające w górę. No coś innego na pewno. Fajne, fajne, ale. Aha, bo on wymaga instalacji dodatkowego dodatku, ok. No i mamy taką owiewkę dachową, wysoką. Też nawet fajnie to wygląda, tylko że w tej konfiguracji oczywiście nie będziemy mogli zainstalować tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli dodatkowego paliwa. Chociaż kto wie, no może ten pojazd nie będzie jakiś taki bardzo paliwożerny. Może sobie na ten moment to zainstaluję, zobaczymy jak to będzie. Chociaż też tracimy, zobaczcie, tracimy też te światła postojowe dzięki temu. Dzięki tej owiewce możemy tutaj dodatkowe dać te sygnalizatory i one fajnie się tutaj opierają na tej owiewce. Także no nawet. Może tak zrobimy, zobaczymy. To mnie też ciekawi, że te klaksony są tutaj nieściągalne. Nie ma tutaj, tylko są przeciwmgielne, owiewka dachowa i sygnalizatory podstawowe. No widzicie, to jest nieściągalne w ogóle, to jest też ciekawe. No dobra, tak czy inaczej, mamy później zderzak. Zobaczcie, jaki ten masywny. No dziwnie to wygląda trochę. Mamy fabryczny, mamy wytrzymałą rurę, nawet ta wytrzymała rura fajna, trochę wyższa też.
względem tego podstawowego. Ten podstawowy może tutaj haczyć tymi elementami na dole, więc no najlepiej by było chyba ten. No i wzmocniona belka. Co prawda nie podoba mi się wizualnie, ale chyba jest najbardziej praktyczna. Wydaje się, że jeszcze wyżej. Ten jest niżej, a ten jest jeszcze wyżej, czyli teoretycznie z tym byłoby najlepiej. Ale powiem wam, że ten mi się tak średnio podoba na razie. Nie wiem, może go zostawię na razie na stoku. Zobaczymy, jak sobie będzie radził, czy faktycznie będzie mocno haczył. Mamy dodatki. Aha, tutaj mamy te klaksony. Także ja te klaksony... aha, to są fabryczne. Ja bym te klaksony pościągał. Jakoś nie podobają mi się. Mamy tutaj po bokach fabryczne osłony wydechu. To tutaj gdzieś coś jest. Osłony przednie wydechu i nadkola fabryczne. Bez nadkoli. Nic tutaj nie zmienia, gdzieś tutaj to powinno być. Ale osłony przednie wydechu. Nic to jakby. Tutaj ten element. Ale to nadkola. A to? Nie mam pojęcia. Osłony przednie wydechu. Nic się tutaj chyba nie zmieniło, mam wrażenie. Nie wiem. No ale niech tam są, niech tam są. Jeśli chodzi o wydech, mamy fabryczny, mamy slant cut. Taki potrójny, w ogóle mi się nie podoba. No i płaską osłonę, może tą płaską wezmę. Obręcze standardowe, nie mam tego dodatku wykupionego. Malowanie dodatkowe, DLC z takim bykiem neonowym, fajne, nowoczesne. Ciekawe, czy będzie świecić w nocy. Z jednej strony podoba mi się, fajnie wygląda, fajnie to zaprojektowali, aczkolwiek nie wiem, czy do końca pasuje to do tej ciężarówki. Szczerze mówiąc. Tak, tak by to wyglądało. Powiem wam, że ten snorkel, kurczę, taki trochę masywny, taki okuty tutaj w miejscu łączenia z maską. No nie wiem, średnio mi się to podoba. Może damy mu pomarańczowy jakiś. Jakieś malowania podwójne. Ten niebieski też całkiem przyjemny. Lubię takie połączenie granatu z błękitem. Mamy fiolet z białym i z neonowym zielonym. Długa maska w ogóle. Mamy coś takiego. Coś takiego, też nie najgorszy nawet. Niebieski. Chociaż ten chyba był fajniejszy. Albo weźmiemy może na razie ten, zobaczymy jak tam później. I coś tam jeszcze było. Obręcze, kolor, ozdoby. No figurki to wiadomo, standardowo. To co jest zawsze, to jest. Możemy Jokerka dać. Karty to tam wiadomo, zasłonki, nic nowego się tutaj nie pojawiło. Naklejki, wiadomo, wiadomo. Nie będziemy na to tracić czasu. Nie wiem, czy te też nie doszły. No i mamy też ozdoby, maski. Długa maska, więc tutaj jest szansa na to, żeby coś tutaj też umieścić. No i tak wygląda Kenworth W990. Zaraz sobie go tutaj wyciągniemy z garażu, zobaczymy. No dosyć masywny się wydaje, powiem wam. Wysoki. Zobaczmy go w środku. Tutaj nowocześnie elektronika. Fotele, pięknie. Ładnie brzmi. No i też ładnie oświetlony. Patrzcie jakie te... Chociaż powiem wam, że tak kurczę dosyć miękko. Wydaje się, że tak buja nim nawet na postoju. No i on oczywiście jeszcze ma tę możliwość przeszkadzająca, ta oś nieaktywna. Koła ma bardzo duże. Brzmi fajnie na pewno. Te lusterka niestety takie jak w Macu, których nie lubię, jak jakaś modliszka czy coś. No ładnie, ładnie, można powiedzieć, że ładnie.
Ja w ogóle mu tutaj ściągnąłem przez przypadek tą owiewkę dachową. Zobaczmy, jak tutaj przy Pacyfiku będzie się prezentował. No, powiem wam, że wiele mniejsze od tego Pacyfika nie jest tak naprawdę, patrzcie. Jak się tak siedzi w kabinie, no wiadomo, że Pacyfik trochę wyższy, ale nie aż tak. Ładnie mu tutaj te kominy pracują. Także no całkiem przyjemnie. Powiem wam, że chciałem dzisiaj zrobić jakiś kontrakt, ale nie wiem, może sobie go po prostu przetestujemy w boju. Może też byście tego oczekiwali. Także może sobie dzisiaj postawimy na testy. Także ja go sobie wezmę na początek na Michigan. Przejadę się tutaj koło garażu. No i weźmiemy go też na timer na chwilę. Zobaczymy, jak on sobie tam jeździ. A w kolejnym odcinku zrobimy jakieś zadanko, jakiś kontrakt. Myślę, że powinno się to zrobić właśnie w tej kolejności. Także ja sobie tutaj przesunę na dzień. Dawno już tutaj na Michigan nie byłem. No wysoki jest to pojazd, co by nie mówić, jeszcze z tą owiewką. Ładnie oświetlony. Szkoda tego AWD, powiem wam, no, to pewnie wy też tak myślicie. Doczepić pewnie mu tutaj można wszystko, tak. Ciekawe, jak tam z dźwigiem, ale podejrzewam, że też. Dziwnie też to wygląda, że z jednej strony z zewnątrz wygląda tak dosyć klasycznie, a tutaj w środku taka nowoczesna deska. I zobaczcie, tutaj po bokach też te światełka postojowe. No ładnie, ładnie wygląda. Nawet powiem wam, że na żywo wygląda lepiej niż na tych zdjęciach. Także zobaczymy tutaj, jak on sobie tutaj w tym błotku poradzi. Wydaje się, że dosyć miękki jest. Z tyłu też podwójne koła, no powinien sobie dobrze radzić. Skręca też całkiem, sorki, całkiem nieźle. No tutaj zredukował, niby mocny silnik, ale... No, zadziwiająco dobrze wam powiem. Zobaczymy, może przejedzie faktycznie bez aktywacji blokady dyferencjału. Na razie na automacie sobie tutaj śmiga. No mocny silnik, no mocny silnik też robi swoje, prawda? Mocny silnik robi swoje. Wydaje się ogólnie też dosyć ciężkim pojazdem, więc podejrzewam, że lodołamaczem to on raczej nie będzie. Ja powiem szczerze, że myślałem już wcześniej, żeby go kupić. To też nie jest tak, że jakoś tam nie siedzę w tym temacie SnowRunnera. Do mnie te informacje nie docierają, które się tam pojawiają. Nie, powiedzmy, że docierają, tylko... A, zobaczymy teraz... Aha, bo on ma zawsze włączone. A to zmienia postać rzeczy. Ja myślałem, że tylko na niskich biegach on ma zawsze włączony dyferencjał. O, no to... To super sprawa w takim wypadku. Więc wracając do tematu, docierają do mnie te informacje, tylko po prostu jakoś tak, no brak tego AWD, jeszcze ta oś podnoszona trochę mnie zniechęciły do tego, żeby go kupić, ale no daje radę, nie? Daje radę. Koła ma duże, długi jest, więc też łatwo sobie tutaj radzi w terenie. Także no tutaj zadziwiająco dobrze sobie poradził. Weźmiemy go standardowo jeszcze na timer. Na Zimnogórsku koło garażu go przetestuję tak na szybko i może jeszcze skoczymy na Amur, zobaczymy, czy wyjedzie z lodu, czy nie. Też mnie to interesuje, ale powiem szczerze, że byłbym zdziwiony, gdyby był lodołamaczem. W ogóle może się trochę przycinać, bo dałem detale teraz na ultra. Ale tak stwierdziłem, że na taką okazję, jak tutaj zakup nowej ciężarówki DLC, być może jest to wskazane. Tutaj będzie błotko całkiem spore. Na pewno cieszy to, że blokada dyferencjału jest włączona na stałe.
To jest z całą pewnością bardzo duży plus tego pojazdu. No zobaczcie, tutaj takie błoto idzie dosyć dziarsko. No tutaj już wiadomo, że trochę gorzej, ale na razie na czwóreczce zasuwa. Trochę kołami kręcę, nie wiem czy zredukuję czy nie. No silnik mocny, patrzcie jak tutaj. Nie chcę mu tutaj też dawać na niskie. Zastanawiam się, czy wyjedzie, czy nie wyjedzie. No skubaniec wyjechał, patrzcie. Zobaczymy jak tutaj. No tutaj raczej zredukuję, bo... Chociaż... Pamiętam swoje początki w SnowRunner, że... myślałem zawsze, że on jak tak się kopie, to później się zakopie i nie wyjedzie, ale... Ale wcale tak nie jest. Na czwórce idzie skubaniec, patrzcie. O, tutaj jednak zredukował. Jednak zredukował, no ale to też... Na razie ten pierwszy przejazd może przejadę na automacie i drugi przejazd przejadę na niskim biegu. Zobaczymy, czy będzie różnica. Mnie też interesuje. Powiem wam, że tragedii nie ma, nie? Jak na taki pojazd, który AWD nie ma i ten... I jeszcze ta oś podnoszona, przeszkadzająca. No ale to będą pewne takie momenty w SnowRunner, że ta oś naprawdę będzie przeszkadzała. Gdzieś tam jakieś kamienie, jakieś tam korzenie, gdzieś tam może ta oś zahaczyć. On też jest długi, więc może się na środku po prostu zaczepić, prawda? Ale przypominam, 52 cale ma koła. Bardzo dobrze, że z tyłu ma podwójne, no i jeszcze dodatkowo... Dodatkowo jeszcze są to opony dedykowane o lepszych właściwościach. Trzeba by jeszcze go tak w zasadzie na spokojnie przetestować na... Moi drodzy, na łańcuchach. Zobaczyć, czy na łańcuchach będzie lepiej, czy gorzej. No ja podejrzewam, że będzie gorzej. Zazwyczaj te ciężarówki na dedykowanych radzą sobie lepiej. Jeszcze jeden przejazd zrobimy. Wydaje się bardzo miękki. Im dłużej nim jadę, tym powiem wam, że wydaje się miękki. Tak skacze. On ma taki bouncy efekt jak na przykład Royal, nie? Więc kurczę, no... O, patrzcie jak podskoczył dziarsko. Dobra, dam mu tutaj na niskie. Zobaczymy, czy też się będzie kopał, czy przejedzie. Niby go tak przechyla, ale nawet. No nie, jest źle, sami przyznajcie. Klakson trochę taki... Ale to też jest kwestia na przykład tego, czy macie do wyłożenia taką kwotę, bo jeśli ktoś ma tylko do wyłożenia te parę groszy i chce kupić jakąś ciężarówkę DLC, to wydaje mi się, że i tak lepiej zainwestować w Mastodonta. Natomiast ten... No... Też tragedii nie ma. Tragedii nie ma. Jakby miał AWD, no to wiadomo, że byłby lepszy. Tutaj jeszcze też, tak jak mówiłem, może ten zderzak przedni trochę tutaj haczy. Oto błoto. Gdyby założyć ten wyższy, to też podejrzewam, że byłoby lepiej. Ale ogólnie, jak widzicie, no daje radę, nie? A na wysokim? Na pewno też duży plus ten mocny silnik. Mocny silnik zawsze pomaga, bo tam pcha z tyłu ten napęd. No nieźle, nieźle. Że bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tutaj w ogóle jeszcze był taki moment, ja już tutaj nie pamiętam, ale gdzieś tutaj też był taki właśnie dosyć trudny teren. Jeszcze może tutaj kawałek przejadę. Muszę sobie zaznaczyć, bo ja tam nie pamiętam, jak tam się jechało. Rzadko tam jeżdżę. Bardziej właśnie tutaj
na prawo, tam na lewo do bramy i też chyba w prawo. Zobaczymy jeszcze, jak tam sobie poradzi. I jeszcze go wezmę na chwilę na Amur. Także czy pieniądze dobrze wydane, czy nie, no to już jakby zostawiam wam tą opinię. Moim zdaniem tragedii nie ma. No ale to też, wiecie, no jedzie na pusto. Zobaczymy, jak tam z ładunkiem też będzie sobie radził. Też błotko mamy takie konkretne. Ja tak postanowiłem nagrać w sumie taki szybki teścik, bo być może niektórzy z was, podobnie jak ja, jeszcze nie kupili i zastanawiają się, czy będzie on wart cokolwiek. Myślałem, że ta oś będzie bardziej tutaj przeszkadzać, ale o dziwo, tragedii nie ma. Mało pali stosunkowo też, brak tego AWD jednak no ma swoje zalety, że no, że spalanie jest przyjemne, chociaż moim zdaniem to AWD mogłoby być przełączane, czyli po prostu jakby się chciało, to by się załączyło przynajmniej na chwilę, a jak nie, no to po prostu w tej konfiguracji tak jak teraz. Tutaj też błotko jest takie dosyć grząskie. Jadę na wysokim. Dawno tu już nie byłem na tajmie. Specjalnie tutaj pojechałem, bo tu też jest taki moment, wiecie, no mocno problematyczny, się zastanawiam, jak tutaj Kenworth sobie poradzi. No kurczę, powiem wam, że w dziurę wjechałem taką sporą i skubaniec wyjedzie bez pomocy wyciągarki. Także no moja rekomendacja raczej jest pozytywna, jedynie co to, no na pewno bym ten zderzak zmienił na ten nieładny, ale za to wyższy. Przy takich trudnych terenach na pewno tamten by jeszcze lepiej sobie dał radę. Może to też kwestia ustawienia kół, jak on tam wjeżdża w to błoto. Ale no sami widzicie, no nic tutaj nie jest cięte, wszystko jest tak jakby na żywo. Więc no sami widzicie, nie? Sami widzicie, jak on tutaj przejechał. Przejechał naprawdę sprawnie. Radyjko, zegary. Za mocno. Ładny też jest, ładnie oświetlony. W nocy pewnie dopiero będzie tutaj robił wrażenie. Właśnie. Światła ma też mocne. Bardzo mocne, ale on jeszcze na dachu ma. A nie, nie ma. Dobra, także nie będę go tutaj nie męczył. Skoczymy jeszcze, moi drodzy, na Amur. Zobaczymy, jak tam sobie poradzi. Chociaż co prawda tutaj jeszcze można by go na... można by go jeszcze przetestować na Wisconsin. Tutaj też jest koło garażu takie błotko. Więc może też tak zrobimy. Taki teścik już obszerny w całej rozciągłości. Wszystkie takie newralgiczne miejsca, żeby było odhaczone. Żebyście sami też zobaczyli na własne oczy. No bo tutaj stosunkowo też blisko garażu, więc jeszcze tak na szybko możemy to zrobić. Możemy to zrobić. Hmm.
piękne widoczki, aż się tutaj zatęskniło za Wisconsin. Tutaj zawsze dużo ciężarówek też miało problemy. No i też jest dosyć szybki ten Kenworth, dosyć dobrze się zbiera. Zobaczymy, jak tam będzie w praktyce, czy będzie też łapał te uszkodzenia, czy nie. Zobaczymy na automacie, czy przejedzie. Przypominam, że blokada dyferencjału jest zawsze włączona. Nie ma tutaj żadnego oszustwa z mojej strony, nie ma tutaj żadnych cięć. Sami widzicie, jak to wygląda. Tutaj nie jedna ciężarówka i AWD ma problemy przejechać, ale to mocny silnik. Mocny silnik to jednak jest na wagę złota. Chociaż powiem wam, że no to też na pusto. No tutaj, żeby test był też w 100% miarodajny, to trzeba by jeszcze z ładunkiem pod obciążeniem, z dźwigiem i wtedy. Pamiętam, tutaj to kraftowanie też było. Ten promień skrętu myślałem, że jest trochę lepszy, no ale to też jest długa ciężarówka, jakby nie patrzeć. Dam mu tutaj teraz na niski, zobaczymy. Patrzcie tutaj na pracę kół. Bez linki. Duże koła. Tutaj kamyczek z przodu trochę podszedł, ale no daje radę, naprawdę daje radę. Więc jeśli się zastanawiacie, czy są to wyrzucone pieniądze, no to jak widzicie, niekoniecznie, niekoniecznie. Tutaj też kamyczek, no podejrzewam, że ten zderzak przedni tutaj za niski. Dobra. Także bierzemy go do garażu, no i jeszcze na szybko na Amurze, ulubiona mapa wszystkich, czemu nie? Też mi się za nią tęskni. Dobra, no i zobaczymy, na razie może na tych terenowych, chociaż faktycznie lepiej by było przetestować na łańcuchach tutaj w tym przypadku. Teścik też wyszedł, kurczę, pół godziny, liczyłem, że szybciej pójdzie, no ale chciałem też tak dokładnie. Jak tutaj mały drift. Gleby jeszcze nie miałem, ale podejrzewam, że jest dosyć wywrotny. Tak na przykład z jakimś kontenerem, albo faktycznie z tymi średnimi kłodami, to podejrzewam, że trzeba będzie uważać. Może nie aż tak jak Royal, ale... Ogólnie jeździ się przyjemnie, powiedziałbym, że naprawdę przyjemnie. Czuć tą moc, jak się jedzie, czuć, że mu tutaj niczego nie brakuje. Nawet jakoś brak tych opon błotnych też się nie daje we znaki, no nie było takiego momentu, jak sami widzieliście, żeby, no, żeby powiedział, nie dam rady. Za każdym razem przejechał i tutaj też naprawdę bardzo dużo pojazdów ma problemy, a on tutaj idzie bez wyciągarki, bez linki. Jak tutaj przejedzie ten fragment, no to będę naprawdę zadowolony. Się namęczyliśmy na tym Amurze, nie? To były czasy. No, na pewno Taiga i Zixy by tu przejechały szybciej, ale też nie chodzi, myślę, w SnowRunner o to, żeby przejechać szybciej, tylko żeby w ogóle przejechać. I on tutaj ewidentnie dał radę. Także super. No tutaj podejrzewam, że raczej z tego lodu nie wyjedzie, jak się zapadnie.
sobie testowaliśmy jeszcze z obciążeniem. Brak AWD, tutaj pewnie się da we znaki. Tak myślę, nie sprawdzałem tego jeszcze. No na razie, kurczę, idzie do przodu, ale jak podejrzewam, że jak się tutaj tego lodu nagromadzi, no to już nie wyjedzie. Chyba. No. Ciekawe zjawisko. No i chyba koniec. Niby coś tam jeszcze idzie delikatnie do przodu. Kurczę, no jak on wyjedzie, to będzie naprawdę dla mnie duże zaskoczenie. Tutaj z przodu się chyba za dużo skumulowało tego. Miałby chęć jechać, ale tutaj już za dużo, nie? Chyba, żeby zrobić delikatnie, teraz cofnąć i od razu mu tutaj skręcić na przykład koła. Patrzcie, do tyłu skubaniec wyjedzie. Czyli tak pół na pół. Znaczy, ja podejrzewam, że on raczej by wyjechał, tylko tutaj jest kwestia tego, że sobie za bardzo tutaj z przodu narobił. No powiem wam, że jestem zaskoczony, nie? Nie myślałem, że on... myślałem, że już tutaj zostanie. Ten silnik, te koła robią robotę. Tutaj ten przód jest po prostu za niski. On wpada i od razu ten lód się tak łamie niefartownie. Więc tak teoretycznie jak wpadnie, to można cofnąć i wyjechać, jak sami widzicie. Postaram się jeszcze w innym miejscu spróbować. Ale po prostu problemem jest ten przedni zderzak, który jest... Może gdyby zmienić na ten brzydki, to wtedy by lepiej sobie poradził. Może tutaj gdzieś... Także dopóki sobie tych krów tutaj nie nałamie, z przodu nie nagromadzą się one, nie będą bardzo blokować tego przedniego zderzaka, no to wszystko będzie w porządku. A jak się nagromadzą, no to wtedy zostanie, ale tak to działa. Tak to działa. Silnik jest mocny, ewidentnie go pcha do przodu. Ciężarówka chce jechać, to nie jest tak, że on jej brakuje sił. Jest kwestia właśnie tego lodu, który się tutaj gromadzi z przodu. Teraz zaraz już będzie po zawodach, no ale to w takim przypadku możemy dać sobie do tyłu. Jak sami widzicie, Kenworth wyjeżdża. No nie spodziewałem się tego, powiem wam. No nie można też powiedzieć o nim, że jest tak ewidentnie lodołamaczem, bo w porównaniu z tym Caterpillarem z Alaski, czy z Zixem, no to, czy z Antarktykiem, no to wiadomo, że to też tak nie jest do końca lodołamacz, ale no można kombinować. To też nie jest tak, że on stanie i koniec. Jak sami widzicie, wyjechał. A gdyby jeszcze tak spróbować na przykład tyłem, też jeszcze interesuje.
tyłem, tutaj ten lód się nie gromadzi, bo nie ma zderzaka, który by to kumulował. Chociaż może trochę. No. Patrzcie, wyjedzie. Chyba. Już zaraz jest chyba trochę równiej. Zaraz zobaczymy. Teraz by trzeba było zrobić takie przyspieszenie. No sorry, że wam nie przyspieszam, nie chce mi się nawet montować tego. Tylko tak jak wyjdzie, tak wyjdzie. No tutaj już chyba za dużo się zgromadziło. Także tutaj może troszeczkę podjadę do przodu. Jednak. Czyli tak do końca lodołamaczem nie jest. No trzeba na pewno uważać. Trzeba uważać, gdzie się wjeżdża. Lepiej w ten lód, wydaje mi się, nie wjeżdżać. Już większa kombinacja, powiem wam. Podejrzewam, że trzeba by po prostu tutaj skręcić albo w lewo, albo w prawo i tym tyłem wtedy też maksymalnie skręcać tam w tamtą stronę i podejrzewam, że on by też by wyjechał. Na pewno ten silnik trzeba, nie ten silnik, tylko ten zderzak trzeba przełożyć tutaj. Który... Przechyliło go tutaj mocno, nie wiem w końcu czy wyjedzie, czy nie wyjedzie. Emocje jak na grzybach. Zlituj się, bo widzowie tutaj czasu nie mają. Gościu, wyjeżdżasz czy nie? Nie, ja myślę, że tutaj ten zderzak jest problemem. Jakby nie ten zderzak, to wydaje mi się, że raczej by tutaj było lepiej, bo są tutaj właśnie te elementy takie haczące, nie? I one tutaj mogą troszeczkę przeszkadzać. Albo nawet więcej niż troszeczkę. Czy na niskim ma większą trakcję, czy nie? Teraz jeszcze do tyłu spróbujemy maksymalnie. Szkoda, że też do tyłu nie można, wiecie co, kontrolować pędu, wału napędowego. Tutaj zwłaszcza na klawiaturze o to mi chodzi, bo nie ma tutaj takich, zwłaszcza jak macie te niskie klawisze, to nie ma tak, że sobie przyciśniecie do połowy i on będzie wam w połowie. Ja myślę, że prędzej czy później by wyjechał. Nie wiem, czy chcecie też, żebym to przedłużał. Wydaje mi się, że niepotrzebnie to.
Podejrzewam, że prędzej czy później raczej by chyba wyjechał. Nie jest tak, że on staje i koniec, tylko jakoś tam się porusza do przodu, do tyłu. Widzicie, że tutaj jest sporo tego lodu. Tylko że on też łamie się w taki sposób nieprzewidywalny. Raz tak, raz tak. Ciężko przewidzieć, w którą stronę to pójdzie. Musiałby też natrafić na nieco twardszy fragment. A tutaj cały czas jednak się zapada. Także ogólnie daje radę, tylko że bardziej tak przy krawędzi. Gdzieś tam troszeczkę jest fragment tego lodu kruchego, no to można zaryzykować. A jak wiecie, że jest większy obszar, no to też musicie się uzbroić w więcej cierpliwości. Chociaż jak sami widzicie, cały czas jakoś tam idzie, więc delikatnie, delikatnie, no kiedyś się ten lód skończy i wyjedziecie. Dobra, moi drodzy, także nie będę kombinował. Myślę, że pokazałem wam wszystko, czego możecie się spodziewać, jeśli kupicie sobie Kenworth'a. Przypominam, że to jest ciężarówka płatna DLC. No i my tu gadu gadu, on powoli zaczyna wyjeżdżać. Powoli zaczyna wyjeżdżać, chyba. Trochę przyspieszył, ale... Także nieco ponad 10 zł obecnie kosztuje, jakoś około 12-15, nie wiem, chyba był trochę droższy. Nie wiem, czy on 18 nie kosztował kiedyś. No ma potencjał do tego, żeby wyjechać. Zobaczcie, jak tam daleko byłem, a tutaj już jestem praktycznie na wyjeździe. Chociaż no też wiecie, no to jest na pusto, nie? Jakby było z obciążeniem. Nie mam pojęcia. Czyli to jest taki pojazd, który na lodzie sobie jako tako radzi i trzeba wziąć to wszystko na przeczekanie, tak? Jeśli przeczekacie, będziecie cierpliwi, to wyjedziecie i raczej tyłem niż przodem, bo tutaj ten zderzak za bardzo haczy i za bardzo kumuluje ten popękany lód przed maską. Niby te koła idą trochę w górę, ale za chwilę znowu pęka. Ale ja tutaj myślę, że nawet gdybym w tym momencie zakończył, to też raczej byście nie mieli wątpliwości co do tego, że Kenworth wyjedzie. Już się tu gra zacięła. Prędzej czy później wyjedzie. Zobaczcie, jaki pokonaliśmy już długi moment. Chociaż kurczę, może go przytrzymam, może jeszcze chwilę. Na pewno też plusem jest to, że jest dosyć wysoki, no to na pewno też pomaga. Wydaje się dosyć masywny, ale chyba jakoś tak bardzo ciężki nie jest, skoro wyjeżdża. Ciekawe, ciekawe. Na pewno z wyciągareczką by było łatwiej. No ale tutaj nie ma gdzie się podczepić. No zawsze można też trochę do przodu, trochę gdzieś tam. Tak jak na przykład na Kolskim macie takie przejazdy, tylko fragment jest tego lodu głębokiego, a po bokach jest już twardo, no to wtedy można ewentualnie gdzieś tam te koła skręcić i próbować, prawda? Ale tutaj, kurczę, zrobił
znowu się zapada. Nie wiem, czy chcę to kontynuować, szczerze mówiąc, bo wydaje mi się, że szkoda czasu. Wydaje mi się, że raczej wyjedzie prędzej czy później. Trzeba tutaj cierpliwości i zabawy. Ale no sami widzicie, że pokonał sporo tego miejsca, cały czas się posuwa do tyłu, więc daje radę. Ja tutaj też nie chcę przedłużać, bo mam dzisiaj akurat wolny dzień, jest weekend i chciałem jeszcze z dwa odcinki nagrać, więc nie wiem, czy jest sens, abyście tutaj siedzieli, oglądali, a ja żebym się tutaj wysilał na jakieś opowieści, nie wiadomo jakiej treści, więc, więc no mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Że chciałbym teraz już zakończyć ten odcinek, także zostawcie komentarz, łapkę, mam nadzieję, że Kenworth Wam się podoba. Dajcie znać, czy go kupiliście, czy może macie zamiar po tym materiale. Myślę, że naprawdę nie jest źle, to znaczy no nie ma tragedii. Kenworth W990, taka jest jego nazwa. A gdyby tutaj jeszcze to zawieszenie na chwilę obniżyć, to by pomogło, czy nie? Ta martwa oś, ona ogólnie przeszkadza, ale jak sobie pomyślałem, że jak ją opuszczę, to może faktycznie, ale zobaczcie, tutaj też tego lodu się już zgromadziło całkiem sporo, więc teraz chyba też trzeba by do przodu trochę podjechać i znowu pokręcić, pokombinować bardziej. No, ale do przodu też raczej sobie pojedziemy, no, chyba że się zakopię bardzo. Może tutaj by trzeba było teraz zaatakować bardziej w tamtą stronę. Gdyby nie ten zderzak, to też byłoby inaczej. Dobra, moi drodzy, na dzisiaj to tyle. Kenworth W990, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Ja przetestowałem, żebyście Wy nie musieli, także dajcie znać, co myślicie. A na dzisiaj to tyle. Cześć, cześć!